Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Piotr Metz. Witam Państwa na kolejnym koncercie z cyklu Jazz.pl. Dziś zabieramy Państwa w podróż, bo to właśnie ona połączyła kreatorów dzisiejszego koncertu. Podróż w sensie dosłownym, ale i metaforycznym, jako spojrzenie w głąb siebie. Muzyk, podróżnik i pielgrzym, trębacz Piotr Damasiewicz i pianista Dominik Wania. Zapraszają na koncertową premierę The Way, The Truth and the Life, according to Arturo Lender. Droga, prawda i życie według Artura Olendra. Opowieść drogi. Pan Artur, autor tekstów o rzeczach najważniejszych i podstawowych, jest z nami, więc możemy wyruszać. Zapraszam do naszej radiowej katedry dźwięku, studia S1 imienia Witolda Lutosławskiego, na estradę Piotra Damasiewicza i Dominika Wanię.
Thank you.
Thank you.
Dobry wieczór Państwu. Dziękujemy bardzo za tą intymną atmosferę. Koncert nasz już pomału dobiega końca. Chciałbym bardzo podziękować Państwu za przybycie, wszystkim słuchaczom przed odbiornikami i przed ekranami. To był szczególny program The Way, the Truth and the Life i bardzo się cieszymy, że mogliśmy to tutaj wykonać, ponieważ to tutaj było nagrane. Spędziliśmy tutaj 6 sesji, także jest to dla nas szczególne miejsce i bardzo wyjątkowy czas. Zagramy dla Państwa jeszcze ostatni utwór, żegnając się w tym momencie i w imieniu właśnie Dominika i mnie, Dominik Wania, fortepian. Ja się nazywam Piotr Damasiewicz, The Way, the Truth and the Life, according to Artur Olender. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
Muzyczna opowieść drogi, drogi, która nigdy się nie kończy, bo nie chodzi w niej o to, żeby dojść, ale żeby iść. The Way, the Truth and the Life. Dominik Wania, Piotr Damasiewicz. According to Artur Olender. Artur Olender, Artur, pokaż się, gdzie jesteś. Zapraszamy do nas. To właśnie teksty Artura były inspiracją dla muzyków do stworzenia drogi, prawdy i życia. To była koncertowa premiera albumu, który Państwo macie wyjątkową okazję zabrać do domu dziś ze sobą jako jedni z pierwszych we wszechświecie. I to nie jest wcale przesada, artyści z pewnością chętnie tę płytę podpiszą. Bardzo Państwu dziękujemy za wspaniały wieczór. Dominik Wania, Piotr Damasiewicz, Artur Olender. Kolejny koncert z cyklu Jazz.pl też w tej sali jest jeden za tydzień. Maestro Marek Pospieszalski. Dziękujemy. Szanowni Państwo, proszę dać szansę na łyk herbaty artystom i płyty będziemy tam u góry Państwu prezentować i podpisywać. To znaczy oni, nie ja. Bardzo dziękuję.